Kochani, świat jest skomplikowany. Tysiące, miliony ludzi, a w tych ludziach dobro i zło. Trudne sytuacje, których nie możemy ocenić do końca. Świat nam zagraża. Zagraża naszym kompleksom. Jak się spotkamy z ludźmi, to zaraz się okaże, że ktoś jest od nas lepszy, że ktoś dotknął naszej rany. Jaka jest obrona przed tym? My zaczynamy stwarzać świat. My zaczynamy stwarzać świat. Ci są dobrzy. Ci z PO czy tam z PiS-u to są dobrzy. Ci od Tuska czy od Kaczyńskiego to są debile. Koniec. Świat jest sklasyfikowany. Czarni to są tacy, republikanie to są tacy. Moja sąsiadka z pierwszego piętra jest głupia, z drugiego średnio głupia, bo raz mnie pochwaliła. I stwarzamy świat, a potem pieczęcie przybijamy, że świat jest taki. Proszę zwrócić uwagę, jak ludzie stworzyli sobie, jak klasyfikuje wielu ludzi Kościół. Kościół jest zły. Ja mówię, wszyscy księża i wszystkie siostry zakonne, wszystkie domy dziecka kościelne to jest jedno wielkie zło. No, to raczej tak. Jest przybita pieczątka, Kościół, kler, wyzysk, ciemnota. Stwarzamy świat i jeśli ktoś nam pokazuje, słuchaj, ale w tym twoim stworzonym świecie jest odwrotnie, twoja żona potrafi być bardzo miła, twoje dzieci są grzeczne, Kościół potrafi być wspaniały, czy coś... Nie, to ja widzę, że to mi pokazujesz, ja to widzę na własne oczy, ale to jest niemożliwe, bo ja postanowiłem inaczej. Postanowiłem inaczej. Jedna cecha charakterystyczna jest na tego stwarzanego przez nas świata, że każdy z nas stoi na szczycie. Ocenia, osądza, ustawia. Ja jestem królem tego swojego świata. Ja wiem wszystko. I proszę Państwa, nie dajcie się nabrać na to, że są ludzie, którzy przychodzą, mówią, jestem beznadziejny, jestem głupi, ja już jestem najgorszy. W 99% jest to zakamuflowana pycha. Bo ja mówię do takiego głupiego, w cudzysłowie to teraz powtarzam, mówię do takiego głupiego, nie jesteś taki głupi. Ty jesteś ciekawy człowiek. Ja wiem lepiej, proszę księdza. Czy on jest głupi, ale on nie jest taki głupi. Proszę księdza, jestem najgorszy. Ja widzę ludzie są jakoś poustawiani, poukładani. To wstąp do wspólnoty, do tych debili, do tych nawiedzonych. I wychodzi szydło z woreczka. I proszę Państwa, ile od takich krytycznych dostałem po głowie często. To ksiądz mnie tak zwodził, to ksiądz mi obiecał pomóc, a nic mi ksiądz nie pomaga. I okazuje się, że on wcale nie jest taki głupi, on do mnie też dawno miał opinię jakąś robioną. Też miałem już u niego pieczątkę przybitą. Kochani, i to wpycha nas w wielką samotność. To granie, ten lęk, że się wyda, kim jestem, że się nie sprawdzę w tym swoim świecie. My gdzieś zresztą w głębi serca czujemy, że to jest lipa, dlatego chodzimy zdenerwowani. Powtarzam, tak nas bardzo denerwują nasi bliscy. Żona męża, mąż żonę, dzieci rodziców, rodzice dzieci, bo to jest jakaś zdemaskowanie tego naszego teatru. I bardzo często z tej samotności wpadamy w drugą skrajność, czyli poznajemy człowieka, który nagle nam się wydaje, że będzie dla mnie Bogiem i on mnie z tej samotności uleczy. I wtedy mówimy mu wszystko. Kochani, to jest taka skrajność, że bardzo często ludzie albo żyją w samotności, albo żyją w jakimś związku, który jest jakimś takim osobowym zespawaniem, sklejeniem, jakimś takim wymieszaniem, jakimś takim miksem. Co mam na myśli? Spotyka dziewczyna chłopaka, ona się czuje potwornie samotna, nagle jej się wydaje, że go kocha, jakoś się tam dogadali, przeżyli parę miłych chwil i ona opowiada mu absolutnie wszystko o sobie. I odwrotnie. Opowiadają sobie po tygodniu, po miesiącu tajemnice, no najświętsze, jakich są świadomi co do swojej osoby. Chłopak opowiada dziewczynie o grzechach. Wiesz, słuchaj, bo wiesz, ja to od lat mam kłopoty z masturbacją, wiesz, bo mam kłopoty z pornografią. To ona mu opowiada o swoich rodzinnych sytuacjach. Potem w przypływie dobroci zaczynają się pocieszać, więc przepraszam, mówię historię z życia, chociaż Państwo nie macie pojęcia, o kim mówię. Ona spełnia jego marzenia erotyczne, więc on dla niej też robi takie różne rzeczy. Zamieszkują razem, on jej udowadnia to, że to jest moralnie poprawne i otwierają się na siebie maksymalnie. Zaczynają stawiać sobie oczekiwania takie, jakie ma się wobec Boga. A pamiętajcie, człowiek nigdy nie będzie Bogiem. Każdy człowiek nas jakoś zawiedzie. I potem przychodzi wściekłość do sześcianu. To ja jej opowiedziałem takie historie, a ona teraz mnie wyśmiała.
to ja dla Niego takie rzeczy robiłam, że w życiu nie spodziewałem się, że jestem do tego zdolna, a On teraz powiedział, spadaj, ja Go po prostu zamorduję. I proszę Państwa, wchodzi się w samotność jeszcze o wiele bardziej wielką. Jeszcze o wiele bardziej wielką. Z tego teatru wpada się w drugi teatr, zawód, rozczarowanie. I wściekłość na siebie, że byłem taka głupia, że ja byłem taki głupi, że jej tak ufałem, że ją po rączkach, po nóżkach całowałem, królewną, a ona mnie tak załatwiła. Proszę Państwa, jeszcze raz powtarzam, ludzie są tylko ludźmi. Ludzie są tylko ludźmi, żeby nie odreagować, żeby nie wpaść w taką relację toksyczną, żeby się potem nie mścić. Jezus nie mógł uzdrowić w Nazarecie nikogo. Oni woleli zostać w piekle. Ani grzechów nie mógł im odpuścić, ani nie mógł ich uzdrowić. Tak byli zacięci na Niego, że On nie może być wielki. Oni Go w swoim świecie, tak jak powiedziałem, sklasyfikowali. Ponieważ oni nie mogli uznać Jego wielkości, nie mogli doznać uwolnienia wewnętrznego. Wielu ludzi żyje w piekle, żyje w jakimś przedsionku piekła tylko dlatego, że właśnie postanowiło się zemścić na mężu, na żonie za to, że on mnie zawiódł. Kochana, jakżeś zrobiła z niego Boga, nie dziw się, że cię zawiódł.